Tam uległeś kontuzji, był wybuch, tak, granatu mówiłeś. Jak granat wybuchł, poleciałem przez pół ulicy po prostu. To jest niesamowita siła rażeń. Ludzie nie znają takich rzeczy. A to teraz jeszcze... Nie wiem, czy to, ewentualnie wytniesz, bo będzie na grubo. No to proszę, śmiało. Czy dobrze, że miałem kewlara? Jakbym miał kewlara, to bym z tobą teraz nie, Macieju, nie rozmawiał. Pojechałeś tam realizować reportaż dla siebie, czy dla jakiejś redakcji? Jako freelancer dla Reutera. Mhm. Freelancer, ale taka cicha umowa z Reuterem, nie? Jak pierdolił ten granat, kamerę rozwaliło i wziąłem, patrzę, a to mój kolega, ja ostatnie zdjęcie zrobiłem mojemu koledze Andriuszce, Andrzejowi. Po polsku Andrzej, po rusku Andriuszka. Zginął, tak? On szedł, ale już bez głowy. Warunkiem realizacji tego nagrania jest wyrażenie przez siebie zgody na upublicznienie swojego wizerunku, jak również tej wypowiedzi. Czy wyrażasz zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Bardzo... Wszystko jest okej. Okej, dobrze. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Tymoteusz. Urodziłem się w 67 roku. Niech se ludzie liczą. Jasne. Jesteś z Wrocławia. Tak, I was born here. Przepraszam, miałem mówić po polsku tylko. Urodziłem się tutaj. Jaka jest twoja historia? Ale która? Która? Bo ja mam mnóstwo historii. Jaką skończyłeś szkołę? Najpierw drugie liceum ogólnokształcące. Wtedy to jeszcze się nazywało... Teraz już jeszcze jest ulica, nazywa się tak jak przed wojną Parkstrasse, czyli Parkowa. Mhm. A wtedy to się inaczej nazywała. Przepraszam, po wybuchu mam strasznie walnięte ten... nie pamiętam. Rosenbergów się nazywała, o. Nazywała się Rosenbergów. Drugi liceum ogólnokształcące. A potem skończyłem sobie AWF. Również we Wrocławiu tutaj, oczywiście, tak? Tutaj we Wrocławiu. Mhm. Pracowałeś w szkole? Tak, pracowałem w szkole. W szkole, w której nie było jeszcze sali gimnastycznej. Prowadziłem zajęcia na korytarzu. No właśnie. Dyrektor co chwilę do mnie przybiegał z problemami, że postrącane są te żerandole. Czemu pan tu gra z dziećmi w piłkę? Mówię, a gdzie mam grać, jak nie mamy sali gimnastycznej? Co oni, dzieci nie mogą się tego ganiać w berka. W prawo i w lewo i ćwiczyć szwedzkie gimnastyki. Dzieci muszą być też wyedukowane w inny sposób. Wspomniałeś przed wywiadem, że rodzice, a przynajmniej ojciec, pochodził ze wschodu. Mój ojciec z Lwowa, tak. Ojciec z Lwowa, a mama z Wilna. I tu się spotkali. Tak. I stąd się znalazłem. Czy to był właśnie powód twojego wyjazdu na Ukrainę? Tak. Powiedziałeś, że byłeś gdzieś tam w miejscach walk, tak? Tak, tak. Bo chciałem zrobić reportaż, porządny taki reportaż. No niestety kamerę diabli wzięli. Tam uległeś kontuzji, był wybuch, tak, granatu mówiłeś. Jak granat wybuchł, poleciałem przez pół ulicy po prostu. To jest niesamowita siła rażeń, ludzie nie znają takich rzeczy. A to teraz jeszcze, nie wiem, czy to, ewentualnie wytniesz. Bo będzie na grubo. No to proszę, śmiało. Czy dobrze, że miałem kewlara? Jakbym miał kewlara, to bym z tobą teraz nie, Macieju, nie rozmawiał. Pojechałeś tam realizować reportaż dla siebie, czy dla jakiejś redakcji? Jako freelancer dla Reutera. Mhm.
freelancer, ale taka cicha umowa z Reuterem, nie? Rozumiem. No. Skąd w ogóle właśnie u człowieka, który skończył AWF, takie zacięcie do reporterki? Jak mówią Amerykanie, shit happens. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Tak w głowie zagrało po prostu. Rozumiem, że postanowiłeś pojechać. Postanowiłem pojechać, pozbierać materiał, przekazać ludziom, jak tam jest źle. Jak tam jest totalnie źle. To pewnie będziesz miał do wycięcia, bo będzie grubo. Jak pierdolił ten granat, kamerę rozwaliło i wziąłem, patrzę, a to mój kolega, ja ostatnie zdjęcie zrobiłem mojemu koledze Andriuszce, Andrzejowi. Po polsku Andrzej, po rusku Andriuszka. Zginął, tak? On szedł, ale już bez głowy. Oberwał granat mu głowę. Takie są zachowania ludzkie, że człowiek jeszcze potrafi iść jak kura z obciętą głową. Rozumiem. No to takie było. To musiało być dla ciebie ogromnym szokiem. Kurczę. Mi ciężko zasnąć. Bo mam to w głowie po prostu. Ja to widzę cały czas. Człowieka chodzącego bez głowy. Ludzie w telewizorach to widzą takie, tam przyjedzie reporter sobie, pogada, sprawa do lewo, tutaj był ostrzał, tutaj padły bomby. A jak widzisz to na żywo, to jest zupełnie inna rzecz. Jak mi wyjebało tą kamerę, a koledze Siergieju oberwało rękę. Oberwało mu rękę. I on mówi, bierz oręże i strzelaj. Czyli weź broń i strzelaj. Mówi, ale jestem press, ja jestem reporter. Z ciebie będzie zimna kupa, a nie reporter, jak nie... będziesz się bronił. Jak będziesz się bronił. Tu jest AK-47. Tu masz automat Kałasznikowa numer 47. Znajesz, ja nie byłem w armii. Nie byłem w armii. Tak się zdarzyło, że mojego rocznika nie wzięli do armii. Strzeliłeś? Czy strzeliłem? Wywaliłem 3 magazynki. Jeden magazynek ma 30 pocisków. Koledzy bo chciałeś, żebym mówił po polsku, to będę mówił po polsku. No. Koledzy Ukrainy, bo ja mówię po polsku jak po polsku, dlatego się dogadywałem z tymi ludźmi. Jak masz automat Kałasznikowa, musisz trzymać ogień w dół, bo on ma odbój do góry. Odrzuca, tak. Odrzuca do góry. I jak celujesz w dół, to mniej więcej w tym momencie strzelasz równo. I nie jak na amerykańskich filmach, że ba, 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 ba. Nie. Trzymasz ogień ciągły, góra 5% odchylenia. To jest max. Max 5% odchylenia. Wtedy masz ogień skupiony. Jak masz 3 kolegów koło siebie, trzymają ogień skupiony i chciałem brzydkiego słowa użyć, i strzelają. Okej. Okay. Bo chciałem słowa na N. Strzelają. Jak masz ogień skupiony ciągły, no chyba, że ostrzeliwią z granatu, no to jest inna bajka. Ale jak masz ogień skupiony i ciągły, to nie podejdą do ciebie. Nie podejdą. Bo też się boją, bo oni też chcą przeżyć. To też są ludzie, oni też chcą przeżyć. No ale taki magazynek na krótko chyba wystarcza, co? A, no to dlatego trzeba oszczędzać. 30 naboi masz w jednym magazynie. Tak. Razem 90. Ale strzelasz puch, puch.
Nie, prrrr, nie. Czyli nie ciągły, bo rozumiem. Ogień ciągły to jest głupota, totalna. Strzelasz z jednego miejsca ogniem pojedynczym tak zwanym. Dwa strzały, przerwa, dwa strzały, przerwa. I w tym momencie nie podejdą do ciebie. No dobrze, ale jak to się stało, że się przestawiłeś z reportera nagle na żołnierza? Jak to jest? Życie! Boże, just to survive, przeżyć. Jak koledze oberwało rękę, no to co? Ja zaraz też będę bez ręki albo bez głowy. Bierzesz kałacha, przeładowujesz, zaczynasz strzelać, żeby przeżyć. To jest w głowie takie. To survive. Mówiłeś, że byłeś w Awdiewce, tak? Mhm. Jak długo? Kurczę, że się miesza. Ze 2 tygodnie mniej więcej. Mhm. Ze 2 tygodnie. Potem jak pizgło, to ten dzięki Bogu była ten, byli ludzie z Polski tutaj, akurat z Wrocławia, a ja mam polskie ID ze sobą, popatrzyli i zawieźli mnie na szpital na Borowską. O, to możesz sobie, tu będzie ładnie. Masz jeszcze tak plakietkę? To musi być jakaś świeża sprawa w takim razie. Świeżynka? Okej. Okay. Ja dopiero co wracam stamtąd. A nie miałeś problemów, że straciłeś sprzęt? Oczywiście, że miałem problemy. Ale jak widzisz takie rzeczy, to jest tylko sprzęt, to jest tylko equipment, pieniądze, to też są tylko pieniądze. Życie jest najważniejsze. Budzisz się rano i żyjesz. Tak. Masz coś do zjedzenia, masz wodę do wypicia i masz kolegów koło siebie. This is a very important thing. Tymoteusz, czym się zajmujesz obecnie? Piszę książeczkę. O, a na jaki temat? Pijany Wrocław. Pijany Wrocław? Okej, rozumiem. Ty mnie tutaj zagadnąłeś, a ja się szwendam po Wrocławiu, podchodzę. Znam parę języków. Dobrze. Słyszę, na przykład mówią po angielsku. To podchodzę, how's doing, guys? Good day, bad day. What are you looking for? You are tourist? Or you are working here? Odpowiadam, przeskakujemy na polski, tak? Jasne, oczywiście. Ja mówię z nimi po angielsku, bo oni polskiego nie znają, nie? Mówię, co to, słuchajcie ludzie, tu jest kościół świętej Elżbiety z przepiękną wieżą, przepiękną dużą wieżą. Tam trzeba any penny, parę groszy zapłacić, wchodzicie na tą wieżę i stamtąd zrobicie takie zdjęcia, że po prostu ludzie kucną, jak to zobaczą. To takie rzeczy. Oprowadzisz trochę ludzi, różnie dadzą, nie wiem, czasami dadzą, nie wiem, zdyszkę, a raz my, fajni byli goście, oni byli z Kanady, 200 mi dali za oprowadzenie. Super. Ja sobie mogłem kupić obiad, kolację i inne rzeczy, nie? Takie też się zdarzają. Shit happens and the good things also happens. Czyli czasami jesteś w dole, czasami na górze, a czasami kurczę na górze. O, mogę przeskoczyć zupełnie inny temat? Jasne. Ja przez całą moją młodość, od ile miałem wtedy? 16 lat, zacząłem pracować jako ratownik wodny. Na Kaszubach, na północy Polski, we Władysławowie. Ja tam pracowałem. Piękna przygoda. 5 albo 6 sezonów. Rok po roku. Super.
jak tylko ostatni egzamin w szkole zdałem, to wyjeżdżałem sobie nad nasze polskie piękne morze, do Władysławowa. No i co? Siedzę sobie, to jest total crazy story. Kompletnie głupia historia. Siedzę sobie, mam napisane ratownik WOPR. No tak. Podchodzi kobitka i pyta, czy panowie są ratownikami. Ja popatrzyłem jak na marsjankę, no przecież siedzę w czapeczce WOPR z napisem WOPR jeszcze na tym, na klacie. No tak, no jestem ratownikami. Czyli co, jakby ktoś się topił, to panowie mogą próbować uratować? No kurczę, no taką przysięgę żeśmy składali, no to jest nasza praca. Ale tylko na strzeżonej plaży, czy na niestrzeżonej też? Ratownik na każdej, prawda? Szanowna pani, jak trzeba pomóc, to bierzesz za... Przepraszam, biegniesz. Bo tam, tuż przy porcie, topią się ludzie. Opowiadała to mniej więcej tyle czasu. Tak. Zamiast powiedzieć, chłopie, leć ratuj ludzi, to ona po prostu książkę mi chciała opowiedzieć. Stupid jak hell. Wzięliśmy z kolegą po kołowrocie. Nie wiem, czy pan wie, co to jest. Ludzie mogą tego nie wiedzieć. Kołowrót to jest na takiej szpuli nawinięta lina i do tego są szelki. Bo jak idziesz w morze, to dobry ratownik potrafi mniej więcej półtorej minuty, max dwie, utrzymać kogoś na górze. Utrzymać, ja nie mówię docholować. Nie to da rady. Utrzymać, jak ktoś mówi, że jest inaczej, to znaczy, że się miał, albo się w ogóle kompletnie na tym nie zna. Możesz utrzymać tak, że ty jego wynosisz na chwilę, żeby on złapał oddech, potem ty łapiesz oddech i tak to wygląda. Przed chwilę. Dlatego masz tak zwane szelki. I koledzy na te lince ciebie ściągają, nie? No, ale jak ktoś jest młody i głupi, jakbyśmy tam dobiegli, tam w cholerę ludzi się taplało, ale widziałem, że jest, widziałem dwie głowy w odległości mniej więcej 100-130 metrów od tego, od linii brzegowej. No to co, ubraćmy szelki z kolegą i sypiemy. Wiatr zachodni wieje, bo to nie jest jezioro, to nie jest popierdółka. Ratownik, co pracuje na basenie, to śmiech. Może nie wybacza błędów, chociaż mi wybaczyło. Jedziesz do spodu, czujesz szarpnięcie, skończyła się lina. I co powinieneś zrobić w tym momencie? Nie mam bladego pojęcia. Pojęcia. Powinieneś podnieść rękę, żeby ci ściągali z powrotem, bo ci się lina skończyła. Mhm. A co myśmy z kolegą zrobili? Odpiąłeś się od liny. Odpiąłem się od liny, bo jeszcze widziałem te dwie głowy. Myślę, dam radę. Dzięki Bogu, po jakichś, nie wiem, 30 metrach, jesteś na fali wznoszącej i widzisz, co się dzieje. Tak. A potem jesteś na niskiej, nie masz bladego pojęcia w ogóle, gdzie jesteś, nie? No, jakby no, i widziałem te dwa łby jeszcze, a potem zniknęły z horyzontu. I z kolegą moim, Łełkiem, mówię, Łełek, wracamy, bo nie przeżyjemy. Dzięki Bogu, dobre pływacy i o własnych siłach, bez szelek, dopłynęliśmy do brzegu. Pamiętasz, w jakim wieku byli ci ludzie? Ile ja wtedy miałem? 18-19 lat mniej więcej. Gówniarz, no. Ale oni w jakim wieku byli? Proszę? Oni w jakim wieku byli? Ci co tam? Tak. Kurczę, to jest another story. Kolejna historia.
to było tak, że była rodzina, mhm. która już wyjeżdżała sobie z nadmorza i chciała sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. I wnuczek wszedł do wody i fala go pociągnęła. Za nim wkoczył tatuś, ale ciężko mu się radziło, więc wkoczył też dziadziuś. Tatuś wyciągnął syneczka na plażę, ale dziadziuś już był kawałek dalej, no to on za nim popłynął. I to było właśnie tych dwóch gości, co myśmy ich próbowali złapać. Jednego wywaliło na gwiazdobloki po trzech dniach. Gwiazdobloki to są takie betonowe, takie mm-hmm. słusze przy tym, przy porcie jednego, a drugiego wywaliło na statek wycieczkowy. No nie udało się. Staraliśmy się jak cholera, a wyszła szmata z tego. Jesteś w swoim życiu świadkiem różnych traumatycznych sytuacji. Czy to one powodują, że właśnie chcesz pisać tą książkę? Tak. Tak? Tak. Tak, to jest właśnie... Jak długo to trwa? To się nazywa imperatyw generatywny. Słyszysz, jak długo to trwa? Pisanie mojej książki? Tak. 6 do 8 miesięcy mniej więcej, tak. Od wybuchu nie potrafię kontrolować czasu. Nie potrafię kontrolować czasu. Dobrze, że dzisiaj właśnie od Państwa innych się dowiedziałem, że jest poniedziałek. No jest poniedziałek, tak. No jest poniedziałek wielkanocny w dodatku jeszcze. 1 kwietnia, tak. No. 1 kwietnia, prima aprilis. No. Great. No. Ale nic z tych historii, które opowiedziałeś, nie jest po prostu... To nie jest prima aprilis. Właśnie, to zmyślona historia. To jest true story. It's from the bottom of my heart. Czyli jak mówią Amerykanie, od środka serca. To Mateusz, masz rodzinę własną, żonę, dzieci? To tak, no mam żonę i córkę przepiękna dziewuszka. 22 lata już ma. Kurczę. Co one na to, że właśnie jesteś tutaj w tym miejscu? Bardzo zezłoszczone na mnie, okay. że pojechałem na wojnę w ogóle robić reportaż. I chwilowo się mogę z nimi pogodzić po prostu. Znaczy może ja bym chciał się z nimi pogodzić, ale one są tak na mnie obrażone, że ja naraziłem życie dla głupiego reportażu. A dla mnie to była ważna rzecz. Przepraszam. Jasne. Poleciały łezki. O. W pewnym sensie ciebie rozumiem, chociaż nie byłem nigdy w takiej sytuacji jak ty. Natomiast byłem na Ukrainie z pomocą humanitarną. Wiem, co to jest. Mnie pomoc humanitarna przywiozła do szpitala na Borowską tutaj. Mm. To mnie płynów dużo dali. Co byś dzisiaj potrzebował, żeby przestać pisać książkę i wrócić do życia, do ludzi? Nie, ja muszę pisać książkę dalej. Piszesz dalej, Ja muszę dokończyć pisać książkę. Miałem taką nauczycielkę, która mi powiedziała jedną rzecz. Zrzynaj od prymusa, a nie od matoła. Taki aktor, chyba trochę mi się wydaje znany. Robert De Niro. Okej, okay, dobrze, znamy. Taxi Driver. Zamieszłe czasy. No? Robert De Niro, jak miał zagrać rolę taksówkarza, przez rok czasu jeździł po Manhattanie, jako taksówkarz. Uczył się do roli, tak. Żeby się nauczyć do roli. No to jak ja mam napisać książkę moją, Piany Wrocław, to zrzynam od prymusa, nie od matoła. Ja chodzę. Ja się krzątam z bezdomnymi. Część bezdomnych ma zakaz wstępu do takich żabek i innych rzeczy. Tak. Nie puszcza, bo wywalają, mówią,
Obiecałem nie przeklinać. Spadaj stąd. O. Wyrzucają. No, no. Wyrzucają. Co? A w żabkach są tak zwane zrzuty jedzenia. Bo im się jedzenie przeterminowuje. Tak. Nie mogą tego sprzedać, muszą to wywalić. No to co? Mam poustawione żabki na przykład. Teraz też tutaj. Biorę, zbieram z tych żabek jedzonko i rozdaję bomżom. Bomż. O. Przepraszam. Miałem mówić po polsku, ale powiedziałem po rosyjsku. Bomż. Jest to bez aptylionego miejsca żyzni. Czyli człowiek bez zameldowania, czyli bezdomny tak zwany. No i Boże, dadzą całą torbę jedzenia. No przecież nie zjem tego sam. Nie da rady, no. Nawet gdybym chciał. Patrzę, widzę, siedzi jeden tutaj, siedzi drugi gdzieś indziej. Idę, mówię, masz chłopie, zjedz kanapkę. Zjedz kanapkę. Nie dam ci siara, bo nie mam. Ale zjedz kanapkę, przeżyjesz do jutra. Tymoteusz, na zakończenie, czego można ci życzyć? Ukończenia książki? Ukończenia książki, to jest dla mnie very important thing, to jest najważniejsza rzecz, żeby skończyć książkę. A chciałem ci jeszcze, jak masz jeszcze chwilę i miejsce na tym, na kamerze. Jasne, proszę. Ja zagaduję na śmierć, także... Śmiało. Don't hesitate. Ja się tego nauczyłem w Ameryce, że pomagasz ludziom, pomagasz na dzień dobry. Jak ja skończyłem zacząłem pracować for the Johnson & Johnson Company, zajmowałem się sprzętem chirurgicznym i miałem szkolenie w Cincinnati, a mój kolega Jarek, kurde, niestety chłop miał narciarz, ale też freerider, zapierdzielał między drzewami i go zawinęło i kręgosłup połamał. Rozpacz, no, taki fajny gościu, no, i jak dzwonię do Jarka i mówię, Jarek, pogadamy chwilkę, a on mówi, Tymek, zapłacisz, kurczę, 1 000 000 złotych za tą rozmowę. Mówię, ja nic nie zapłacę, bo ja dzwonię z hotelu w Cincinnati i firma za to płaci. Ty jesteś w Cincinnati? Ja mówię, tak. To wbiję do mnie do Chicago. No proszę. No to co? Mówię, słuchaj, najbliższy weekend. Biorę furę, wbijam do ciebie do Chicago. Miałem tak, fajny był Buick, 3,5 litra. Nie takie, co robi brrr, tylko gul, 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 gul. To tak, jest, one to potrafią jest, zagadać. To tak. Jest porządna fura, naprawdę. No. No to się wbiłem do fury. Zajeżdża na pierwszą stację benzynową. Wtedy w Polsce były dwie fajki. Diesel i normal gasoline. No tak. A tam było 5. Ja zdurniałem. 30 sekund może minęło, mniej więcej. How's doing, man? 30 sekund podchodzi Amerykanin. Pyta, do you have any problem? Masz jakiś problem? Mówię, no mam problem, bo ja nie wiem, jaką benzynę wlać do tego samochoda. A on mówi, a to jest twój or rental, czy wynajęty? Tak. Rental, wynajęty. Lej najtańszą. That's American way. Bierz lej najtańszą. Po prostu, po co masz wydawać ten? Tymoteusz, będziemy kończyć, przepraszam cię. Okej, okay, that's good. Życzę ci wszystkiego dobrego. Ukończenia książki. Ja tobie życzę dobrego reportażu. Może ja się przyczyniłem do czegoś dobrego. Właśnie. Przyniosłem się do dobrego. Może ludzie usłyszą jakąś story. It's very important. Ważne jest kształtowanie światopoglądu, prawda? Tak.
To Mateusz, jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Out of camera. Bop bop bop.